KKK A my wracamy z audycją bów na głos. Tematem dzisiejszego spotkania będzie przed nocą muzeów w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, czyli będziemy rozmawiać między innymi o tym, co się będzie działo, a będą się działy pokazy obiektów ze zbiorów specjalnych uniwersytetu warszawskiego i właśnie. Z, tego, z tej przyczyny są ze mną dzisiejsi goście. Jest to dr Marta Kacprzak, pani Kustosz z Gabinetu Zbiorów XIX wieku, pani Martyna Osuch z Gabinetu Starych Druków Buwu i pan Przemysław Wątroba, kurator rysunków architektonicznych z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Pierwsze moje pytanie jest właściwie: co się kryje pod tą taką nazwą zbiory specjalne? Czym one są? Zbiory specjalne według terminów bibliologicznych to są takie wszystkie obiekty w bibliotece, które traktuje się inaczej, specjalnie. Z jakichś przyczyn traktuje się specjalnie inaczej niż, niż przeciętne książki, o których sobie myślimy, prawda, że stoją na półce i wypożyczymy je do domu. I różne są przyczyny tej specjalności. Może to być szczególny wiek, szczególna wartość, może to być szczególna forma. I, i w przypadku starych druków i zbiorów XIX-wiecznych tutaj ten wiek i czas pochodzenia będzie miał, będzie miał znaczenie i będzie decydował o tym, że specjalnie potraktujemy. Zbiory specjalne, a w przypadku w przypadku rycin będzie to miało, miało również znaczenie, że, że mamy do czynienia z inną formą obiektu niż typowy obiekt przechowywany w, w bibliotece. To inne, specjalne traktowanie będzie dotyczyło zarówno przechowywania, udostępniania, sposobu opieki, również konserwatorskiej nad, nad tymi obiektami, które przechowujemy. A czy to zawsze jest tak, że to te najstarsze obiekty są najcenniejsze? Czy niekoniecznie? Czy to nie. zależy? Nie. <noise> znaczy myślę, że w przypadku wszystkich naszych zbiorów specjalnych to nie jest tak, że, że najstarsze oczywiście one są. Cenne. Na przykład nasze najstarsze obiekty 15-wieczne, książki drukowane, bo wiem, że druk tak rozpowszechnił się w drugiej połowie XV wieku. Ale mamy też książki na przykład 18-wieczne. Ja mówię o starych drukach w tym momencie, ponieważ jestem pracownikiem starych druków. <grych> Czyli książki do 1800 roku. Mamy książki na przykład 18-wieczne, które są dużo cenniejsze niż te 15-wieczne, z tego względu, że albo mają. Są na przykład ręcznie malowane, mają ogromne malowane ryciny, czy, czy mają też wpisy własnościowe albo notatki jakichś dawnych właścicieli. Na przykład mamy książkę z bardzo obszernymi notatkami Stanisława Staszyca, 18-wieczną, tak, która no, jest bardzo cenna. Ciężko, ciężko w ogóle tutaj mówić o, o konkretnych kwotach, tak, bo, więc, więc nie, nie, jest to, nie jest to takie proste, jak się może wydawać. In, pod, to znaczy troszkę inaczej jest w gabinecie rycin, który gromadzi i rysunki i ryciny. Ryciny to są obiekty wieloegzemplarzowe, o, natomiast rysunki to są unikatowe, to są pojedyncze obiekty, które są niepowtarzalne i to już wpływa jakby na ich y, wartość. Natomiast nie zawsze, tak samo jak u koleżanek, najstarsze obiekty są najcenniejsze, y, ponieważ gabinet rycin jest zbiorem o charakterze muzealnym troszeczkę, w związku z tym bardzo często na wartość, ja nie mówię tu o finansowej, ale o historycznej, kulturowej, wpływa nazwisko twórcy. I w momencie, kiedy mamy rysunki Rembrandta, no to one będą znacznie cenniejsze pod w zasadzie każdym względem niż ryciny czy rysunki trochę starsze, ale za to anonimowe. To, to jakby też świadczy o tej no, specjalności zbiorów. Ta sama rycina ze zbioru królewskiego ma inną wartość niż rycina, tego samego autora, z, tego, z tej samej edycji, pochodząca z zupełnie innej, bądź nieokreślonej yy, kolekcji. Także. Przypad Jest zbyt wiele zmiennych, aby wskazać. W przypadku książek to oczywiście także działa, tak? Wszyscy wiemy, że pierwodruk sonetów Adama Mickiewicza będzie nas ekscytował znacznie bardziej niż pierwodruk e, broszury popularno-oświatowej e, z drugiej połowy XIX wieku. Choćby ta książka była niewiele młodsza, tak naprawdę. Czasami też decydują takie sprawy e, tak naprawdę przypadkowe. Zachowało się mało egzemplarzy. Czasami jakaś jakaś publikacja wcale nie była tak bardzo wartościowa ale była bardzo popularna. Znamy dzisiaj takie to sytuacje. Bardzo kiedy, na przykład tak. też. Tak nam się, Książka za została jakieś, tak. zaczytana, zachowało się mm -hmm. pięć na krzyż egzemplarzy. W związku z tym one zaczynają mieć, mieć szczególną, szczególną wartość. Nawet jeżeli zasadniczo nazwisko autora nie za wiele nam mówi, a, a, a tytuł także. Ale oczywiście, oczywiście te wielkie nazwiska i, i oczywiście, wspomniałam o pierwodruku, tak? książki, które mają taki walor szczególnej, szczególnej edycji, edycji pierwszej, kiedy to światu udało się po raz pierwszy zobaczyć i przeczytać jakiś, jakiś tekst, ale czasami edycje późniejsze, które z jakichś przyczyn są charakterystyczne. Oczywiście bardzo ważnym, bardzo ważnym obiektem będzie pierwodruk Wesela Wyspiańskiego, ale wszyscy chcą oglądać Trzecie wydanie Wesela Wyspiańskiego, bo to na nim dopiero na okładce jest kolorowa rycina, floralny floralna, ornament przygotowany przez Wyspiańskiego. Takie, takie rzeczy mają znaczenie. Więc oczywiście też aspekt wizualny i jakiś. jakiś Szczególny, szczególne przygotowanie typograficzne, szczególny walor bibliofilski książki, jeżeli na przykład ma, ma szczególną oprawę, która nie, wspól, nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tym, kto to napisał, gdzie to wydano, raczej ma znaczenie, kto i dla kogo tę książkę, do, jakiej, do jakiego księgozbioru, do jakiej biblioteki oprawił. A czy jeżeli chodzi w tym momencie tutaj o książki, to one są głównie z, związane z historią Polski, czy jest dużo jakichś takich pozycji z, z zagranicy, z Europy? Księgozbiór BuWu kształtował się przez 200 lat towarzysząc Uniwersytetowi Warszawskiemu od, od jego powstania. Oczywiście książki, które wchodzą w jego skład są często znacznie, znacznie starsze. Historia tego powstania tego księgozbioru wiąże się z, oczywiście z zakupami, z uzupełnianiem księgozbioru dla pracowników naukowych i studentów. Uniwersytetu Warszawskiego od 1818 roku, ale w skład tego księgozbioru wchodziły też, też biblioteki gromadzone, również prywatne czy instytucjonalne, które z różnych przyczyn weszły w skład, w skład tej tej biblioteki i w związku z tym to są rzeczy bardzo różne. Jeśli chodzi o to, co odzwierciedlało proces dydaktyczny i naukowy na Uniwersytecie Warszawskim przez 200 lat, to oczywiście też będzie literatura różno, różnojęzyczna, tak? literatura naukowa e, e, i literatura piękna w, m, niemiecka na przykład bardzo, bardzo silnie reprezentowana w zbiorach XIX-wiecznych, francuska, bardzo dużo tekstów, książek rosyjskich, związanych oczywiście z historią Uniwersytetu Cesarskiego i, i z rusyfikacją Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza, zwłaszcza w tym ostatnim zawodczym okresie, kiedy, kiedy był nazywany Uniwersytetem Cesarskim, Imperatorskim, tak? Carskim i był de facto rosyjskim uniwersytetem podlegającym. Tym samym przepisom i prawom, co wszystkie inne uniwersytety w Imperium Rosyjskim. Tak? Dzisiaj to wszystko zupełnie inaczej brzmi, kiedy, kiedy opowiadamy te nudne, nudne historyczne dzieje, no, chyba bardzo ciekawe historyczne tak, dzieje. To natomiast jednak... niestety, niestety wydawałoby się, że zamknięte, i miejmy nadzieję, że zamknięte. Dla, dla nas i wszystkich krajów dookoła. Natomiast natomiast rzeczywiście literatura jest różnojęzyczna. i, i Czy nie i ma tutaj to takiej jest, tendencji, że, że są głównie polskie rzeczy, literatura. głównie jakieś takie. właśnie... Ja się odnoszę głównie do zbiorów XIX-wiecznych, natomiast mhm. w, w Państwa przypadku to będzie pewnie tak, bardziej wyraźnie. No właśnie, jeśli chodzi o stare druki, u nas sytuacja jest o tyle specyficzna, że my mamy też zbiory, tak zwane poklasztorne. W dużej mierze to nie jest przeważająca większość, ale jest tego sporo, ponieważ głównie w XIX wieku po kasatach zakonów i po zamknięciu księgozbiorów zbiorów klasztornych, one zostały były przejmowane mm. przez. I były przejęte między innymi właśnie przez naszą bibliotekę. Tutaj teraz znajdują się w, w buwie, więc. To są księgozbiory właśnie z całej, z całej Polski tak naprawdę przechowywane w klasztorach. Tak? Pierwszy dyrektor Biblioteki Samuel Bogumił Lindę kompletował ten księgozbiór jeżdżąc po klasztorach i, i, i te zbiory gromadząc, często bardzo ratując je też przed tragicznymi warunkami, w których były przechowywane, więc... Dzisiaj rozmawiamy o zbiorach specjalnych. No to wypada zapytać, co się w tych zbiorach u państwa takiego najcenniejszego znajduje? Gabinet Rycin jest dosyć nawet w ramach zbiorów specjalnych specyficzną kolekcją. Mianowicie jej trzon stanowią dwie osiemnastowieczne, bardzo ważne kolekcje. Jedna to y, króla Stanisława Augusta, a druga y, Stanisława Kostki Potockiego. Obaj, obaj oni byli wielkimi kolekcjonarami. Interesowały ich trochę różne obszary kolekcji i inne szkoły, ale nie mniej budowali swoje kolekcje w oparciu o ogromną wiedzę osobistą. I kiedy w 1818 roku doszło do zakupu kolekcji królewskiej dla Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisław Kostka-Potocki, który był motorem tego zakupu, Podarował część swojej kolekcji, aby uzupełnić kolekcję królewską, i to stało się podstawą zbiorów uniwersyteckich, zbiorów sztuki na uniwersytecie. Znaczna część tego została zniszczona w czasie II wojny światowej, ale w dalszym ciągu mamy rarytasy. Raz, że jest to w ogóle kolekcja królewska, chyba jako jedyna w takim stopniu zachowana, jeśli chodzi o sztuki graficzne, bo księgozbiory częściowo są w Polsce przechowywane. Natomiast Obaj gromadzili nazwiska i spośród tych należałoby na pewno wymieniać, wymienić Rembrandta, którego parę rysunków w gabinet rycin posiada, Rubensa, którego również mamy znakomity rysunek, Fragonarda czy Bouchera, a także ogromne zespoły rycin, takich europejskich mistrzów jak Piranesi, Dürer... Hmm, Cóż bym jeszcze mógł powiedzieć? No właśnie Fragonard i, i inni. Mamy tego naprawdę kilkadziesiąt tysięcy i chyba warto to też od czasu do czasu zobaczyć. Aczkolwiek możliwości pokazywania publicznego są dosyć, dosyć ograniczone, choćby z racji wrażliwości tych zbiorów na światło słoneczne. A jak to jest właśnie w przypadku starych druków? Ciężko tutaj wybrać tak naprawdę najcenniejsze jakieś przykłady z tych ponad 100 tysięcy, mm -hmm. które przechowujemy, bo to są, tak jak wspomniałam, od, od 70 lat XV wieku do 1800 roku, ja to powtarzam, bo za granicą czasami bywa inaczej, do 1830, 1850, u nas to jest 1800. No na pewno... Wymieniłam niektóre te druki 15-wieczne, tak? Ten najstarszy nasz, tam 1000, około 1470 Plutarcha, Żywoty Sławnych Mężów. Ogromna, piękna książka. Zresztą można sobie na naszym YouTubie też filmik na jej temat obejrzeć. Na pewno wymieniłabym pierwsze wydanie Kopernika, tak? No bo to takie mhm. pierwsze, co przychodzi do głowy, 1543. Też 270 że czy 70 kilka zachowanych egzemplarzy w ogóle na świecie, więc możemy się tutaj pochwalić tym Kopernikiem, który bardzo rzadko wyjeżdża ze skarbca. Mm -hmm. <laughs> więc tam e, chyba no, musiałam się też e, jakoś dłużej zastanowić, tak jak mówię, tutaj ten wzgląd proweniencyjny też jest bardzo ważny, czyli ten e, właściciele, tak, nazwiska, czy całe kolekcje, bo my się tym w dużej mierze też zajmujemy, to jest taki nasz konik tutaj w e, starych drukach buwowskich badaniem drogi książki od początku od mm -hmm. momentu druku do momentu jak trafiła do naszych zbiorów więc analiza i e, próba identyfikacji tych kolejnych właścicieli tych którzy zostawiali e, notatki swoje na przykład Filip Melanchton mamy wpis Filipa Melanchtona w jednym z naszych druków więc e, Próbujemy identyfikować tak, te, te nazwiska, więc to też często ma znaczenie. No, ciężko mi tutaj wybrać jakieś Jasne, takie. To, to, inne, bo to jest bardzo My kochamy wszystkie też. porówno, <laughs> Jestem. Pani doktor wspomniała o, o weselu, o, tak, o moje, moje książki są najmłodsze, tak? tak może doprecyzuję, tak mówię o książkach XIX wiecznych W gabinecie zbiorów XIX wieku w bu opiekujemy się książkami z lat 1801-1918. To taki poszerzony wiek XIX. Wiek to oczywiście to są uwarunkowania historyczne, ale związane również z historią y, drukarstwa, ruchu wydawniczego w Królestwie Polskim przyjmujemy y, tę datę 1918 jako końcówkę XX wieku. Więc nasze książki są znacznie, znacznie młodsze i po Rembrandcie i Koperniku ja tutaj niczym nie zrobię. Świetnego wrażenia. Natomiast oczywiście Yy, oczywiście yy, perełek jest mnóstwo. Yy, księgozbiory XIX-wieczne tym się różnią od wcześniejszych i dlatego warto gdzieś wyznaczać te granice 1800-1801 roku yy, albo, albo troszeczkę później, yy, że yy, produkcja książki staje się w pewnym momencie masowa. Również posiadanie książek staje się znacznie bardziej popularne i masowe, i tworzenie bibliotek. W związku z tym, w odniesieniu do zbiorów XIX-wiecznych, często, często szczególną wartość ma nie tyle sam jeden egzemplarz, co kolekcja. Która, w skład której wchodzi ten egzemplarz, która została skompletowana w jakiś określony, określony sposób, przemyślany. Bywają to kolekcje użytkowe, bywają bibliofilskie. Taką słynną kolekcją, która, która wchodzi w skład zbiorów XIX-wiecznych XIX BWU, jest kolekcja Arkadiusza Tołoczanowa, rosyjskiego urzędnika z drugiej połowy XIX wieku, rosyjskiego urzędnika w Królestwie Polskim. Polonofila, który, który gromadził między innymi najważniejsze dzieła, dzieła polskie, a także zbiory dotyczące polskich powstań narodowych, nie zawsze zresztą czyniąc to legalnie. Ale oczywiście są też te perełki, tutaj Martyna odesłała do. do YouTube'a i może rzeczywiście warto odesłać do buvloga, który, który może czasami na naszej stronie internetowej ginie gdzieś odbiorcom, albo myśl, myślą, że to blog, blog dla bibliotekarzy i niekoniecznie chcą tam zajrzeć, a bardzo warto tam czasem zajrzeć, bowiem w, w cyklu Obiekt Miesiąca i nie tylko w tym cyklu różnych, różnych ciekawostek opisujemy często Właśnie konkretne, szczególne egzemplarze, szczególnie wartościowe obiekty, obiekty z, naszych, z naszych zbiorów. Jeśli by Państwo chcieli przeczytać o, o pierwodruku Sonetów Mickiewicza z 1826 roku, z zachowanym w niewielu egzemplarzach, ale w naszych tak, Dodatkowym litograficznym odbiciem perskiego przekładu jednego z sonetów. To, to bardzo, bardzo polecam na przykład. Czy, czy mówimy tutaj o pierwodrukach, o ważnych edycjach, tak jak wspomniałam o tym, o tym Wyspiańskim. Czasami, czasami wartościowe, już wydawniczo same edycje, a czasami szczególne egzemplarze, tak jak Martyna mówiła z również oczywiście w naszych zbiorach z, z wpisami własnościowymi, z notatkami jakichś konkretnych a ważnych dla nas a i dla historii polskiej osób czasami w jakiś sposób szczególny introligatorsko oprawiony egzemplarz, na przykład mogą też Państwo przeczytać na blogu o Edycji francuskiego przekładu kwowadis Sienkiewicza z początku XX wieku, edycji Flammariona, do której, do której Jan Styka przygotował słynne ilustracje. A nasz egzemplarz jest jednym z, z niewielu zachowanych szczególnych egzemplarzy, w których mamy podwójny komplet ilustracji dokumentujących. Różny stan. Jedne są sygnowane i podpisane, drugie nie są sygnowane i nie są, nie są podpisane. Widać, że, że sporządzono taki bibliofilski egzemplarz dla, dla zainteresowanych nie tylko Sienkiewiczem, nie tylko Kowalc, nie tylko styką, ale i jeszcze produkcją książki i, i, i rodziny. Szczęściem jest też to, że wiele z takich materiałów jest digitalizowanych i właściwie tutaj. Zanim zapytam o, o przechowywanie tych, tych niemralegicznych zbiorów, i bardzo cennych, to jak w ogóle wygląda proces digitalizacji właśnie tak, tak wrażliwych druków? Szczęśliwie, Biblioteka Uniwersytecka ma swoją pracownię reprograficzną, co nie jest znowu takie częste, jeśli chodzi o biblioteki. I to dobrze wyposażono. I ma program digitalizacji. Ten program di digitalizacji dotyczy zarówno yy, właśnie starych druków, yy, gabinetu rycin y XIX wieku zapewne w mniejszym stopniu, ale, tak, ale czy. też czy gabinetu rękopisów, muzykaliów, bo tych gabinetów w zbiorach specjalnych jest więcej. Jest więcej, tak. Yy, natomiast jest ciągle jeszcze problem z udostępnianiem. On, on zaczyna. On, w zasadzie jest rozwiązany. Bo powstała platforma CRISPA, na której, taka biblioteka cyfrowa, na której możemy publikować właśnie obiekty pochodzące z naszych zbiorów i tam stopniowo one są udostępniane. I to chyba jest najlepsze miejsce w tej chwili do zapoznawania się ze zbiorami specjalnymi z Biblioteki Uniwersyteckiej. Pomału, pomału te bazy tę, miany, tak? na, napychamy. Mamy oczywiście tysiące już zeskanowanych obiektów, pewnie setki tysięcy skanów, natomiast no, sam proces przetworzenia tego i wypuszczenia tego do sieci jest bardziej złożony i nie tak szybki, jakbyśmy nawet chcieli, chyba i mogli. A skoro właśnie mówimy o, o tym takim o tym takim wrażliwym materiale, no to czy są jakieś specjalne warunki, w których te druki muszą być przechowywane? Że na przykład, nie wiem, jakieś odizolowanie od światła, które by jakoś mogło to y, tam wyblaknąć, te wszystkie. Tak, tak, abso jest, abso jest, absolutnie. Tak. Absolutnie. No w ogóle, właśnie światło i wysoka temperatura, suche powietrze to są wrogowie starych druków przynajmniej, te okładki, zwłaszcza i papier, i, ale okładki pergaminowe, na przykład pergamin nie znosi wysokiej temperatury i suchego powietrza. Te najcenniejsze obiekty przechowujemy w skarbcu, przynajmniej stare druki, w osobnym pomieszczeniu z takimi już większymi zdecydowanie zabezpieczeniami, ale nasz magazyn, zbiór starych druków też no, oczywiście posiada wszelkie możliwe zabezpieczenia. Nie ma okien, oczywiście. On <noise> um, no, się znajduje blisko naszej czytelni, na trzecim piętrze w Buwie, bo w ogóle też nie, nie wiem, czy czytelnicy zdają sobie sprawę z tego, w ogóle, że istnieje trzecie piętro w Buwie, <noise> ponieważ no, właśnie my się tam y, y, znajdujemy: gabinety zbiorów specjalnych y, y, i znajdujemy się w takiej zamkniętej strefie do której można sobie pobrać kartę w informatorium, wtedy się wchodzi z kartą, przychodzi się do czytelni, każdy gabinet ma swoją czytelnię, my akurat właśnie szczęśliwie do czego zmierzam, mamy magazyn zaraz obok czytelni, więc to zamówienie książki trwa, trwa też krócej ale rzeczywiście no, te warunki warunki muszą być spełnione i wilgotność powietrza też i właśnie to nasza pani magazynier oczywiście o to wszystko codziennie dba jest osoba od tak, tak. tego która się tym zajmuje żeby pilnować właśnie razem z konserwatorami za tydzień, w sobotę, z nocy z 14 na 15 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Noc, podczas której można zapoznać się ze zbiorem z gabinetów, zbiorów specjalnych. Ale zanim do samej nocy muzeów, to chciałbym Państwa zapytać o pokazy dla studentów, które są organizowane w Państwa gabinetach. Jak one wyglądają? Dla kogo one są przeprowadzane? Czy to się trzeba jakoś wtedy zgłaszać z, z wydziałem, po prostu z prośbą o takie, o takie przedstawienie? Czy, czy to jest jakoś odgórnie? Zazwyczaj zgłaszają się do nas osoby prowadzące zajęcia, wykładowcy z różnych wydziałów uniwersytetu. Z wydziału dziennikarstwa i bibliologii, ale nie tylko bibliotekoznawcy, a nawet wcale nie najczęściej bibliotekoznawcy, poloniści, historycy sztuki, historycy zazwyczaj wygląda to tak, że, że wykładowcy przyprowadzają do nas do nas grupy, prosząc o konkretny lub mniej konkretny temat, temat pokazu. I tutaj może też taka reklama. Jeśli ktoś z Państwa wykładowców jeszcze nie wie, że tak można, to, to, to bardzo serdecznie, serdecznie zapraszamy. Walorem tego, tych, tego, takich zajęć dla studentów, i my to widzimy, obserwując reakcje osób, które, które uczestniczą w tych pokazach. Jest no, taki bardzo szczególny, bliski kontakt z obiektami zabytkowymi. Nasze, nasze y, zbiory można, y, tak jak już, już mówiliśmy wcześniej, y, oglądać, y, czytać, korzystać z nich w czytelniach. Y, y, natomiast, y, oczywiście nie wszystkie obiekty są udostępniane. Najbardziej cenne obiekty udostępniane zazwyczaj nie są. Często nie są udostępniane obiekty, które są już zdigitalizowane. Z, to wiem, Większość bibliotek stosuje taką, taką metodę. W odniesieniu do książki XIX-wiecznej to jest, to jest bardzo ważne ze względu na bardzo zły stan zachowania części obiektów XIX-wiecznych. My myślimy sobie zwykle o tym, że im książka starsza, tym biedniejsza z punktu widzenia stanu zachowania. Otóż nie, najbardziej biedne są książki z końcówki XIX wieku, kiedy to masowo produkowano papier drzewny i Zjawisko tak zwanego kwaśnego papieru, czyli rozpadu celulozy, nieodwracalnego procesu, którego nie da, się, nie da się zatrzymać, czasami da się trochę spowolnić, a który pod wpływem właśnie światła i temperatury powoduje, że papier kruszeje. Dotyczy to także recień XIX-wiecznych. Że papier kruszeje i, i niszczeje. To powoduje, że, że na co dzień bardzo wielu rzeczy po prostu nie możemy pokazać, jeżeli chcemy je zachować na przyszłość. Między innymi dlatego też się digitalizuje, nie tylko dlatego, żeby było. No, Dzisiaj jest dostępem, ale właśnie. również digitalizacja zawsze była, tworzenie wtórnych kopii zawsze było formą, formą ochrony. Natomiast takie szczególne momenty, jak, jak właśnie pokazy organizowane dla studentów, czy pokazy z okazji festiwalu nauki, często przeprowadzaliśmy do, do czasu pandemii. Tak? Teraz przez te ostatnie dwa, dwa lata temat pokazywania czegokolwiek komukolwiek był, był oczywiście ograniczony. Noce muzeów, właśnie. To są momenty, kiedy, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby na niezbyt długi czas w, pod, pod kontrolą i w zainteresowanej publiczności pokazać rzeczy których na co dzień po prostu zobaczyć się, zobaczyć się nie da. No Prowadzimy sk... także własne zajęcia dla, dla studentów. Są w, w ofercie BWW wykłady ogólnouniwersyteckie. Proszę we właściwych momentach się, się tym interesować. Zarówno, mhm. zarówno zbiory, zarówno zbiory XIX-wieczne, jak i stare druki e, e, i reciny można, można również w tej formie e, poznać. Czyli kilka okazji do obejrzenia tych zbiorów na pewno jest, a najbliższą. Jest właśnie Noc Muzeów, która w sobotę za tydzień. Co w takim razie będzie można znaleźć w, na tych pokazach, właśnie z okazji nocy muzeów u Państwa w gabinetach, na przykład w gabinecie Rycin. My wybraliśmy ponad 50 obiektów pochodzących właśnie już ze wspomnianych przeze mnie kolekcji, czyli Królewskiej Stanisława Kostki Potockiego. I ponieważ y, temat tej buwowskiej nocy muzeów, wiąże się z rokiem botaniki, skoncentrowaliśmy się na przyrodzie, na kwiatach, roślinach i temu podporządkowany był wybór. Z jednej strony są to projekty najpiękniejszych XVIII-wiecznych ogrodów warszawskich na Solcu, na Książęcem, na Górze, w Mokotowie, w Powązkach. Z drugiej strony ogrody, które. Hmm, Właściciele przenosili sobie do wnętrz, do, do domów jakby yy, gabinety zdobione yy, kwiatami gabinety na Zamku Królewskim. Gabinet yy do pisania, gabinet portretowy, yy, czy, yy, czy sala tronowa, nie, sala tronowa mniej. Ale trzecia rzecz i trzecia grupa obiektów to głównie ryciny, które koncentrują się na kostiumach, na sukniach zdobionych kwiatami, kapeluszach. Fryzurach, butach, to, to wszystko staraliśmy się pokazać, i rzeczywiście to są wyjątkowej urody obiekty. Yy, może niespecjalnie cenne, yy, w, w opozycji do tego, co mówiłem wcześniej, ale mają ten walor poznawczy i estetyczny przede wszystkim, i na to chyba kładliśmy nacisk. Chciałbym tylko powiedzieć, że po raz pierwszy pokażemy trzy projekty. Dywanów do Zamku Królewskiego z 1766 roku, robione przez francuskiego architekta Wiktora Louis, i już. I ja już kończę, bo na pewno inni też chcą. Powiedzieć. To wszystko właśnie w tematyce BUF naturalnie, a co w takim razie znajdziemy w gabinecie starych druków? Więc stare druki łączą siły z gabinetem dokumentów życia społecznego. Będziemy wystawiać w jednej sali też około 50 obiektów, myślę, że nawet więcej 60-70. I tematem nasze, naszego pokazu będzie powrót do natury, czyli przypomnienie uczestnikom pokazu, że ta natura zawsze była bardzo blisko nas, my blisko natury, i że tak naprawdę bez przyrody. Nas nie ma. Po nie prostu nie, nie istniemy. Ta symbioza trwa i chcielibyśmy, pokazując te obiekty, ponieważ będziemy pokazywać obiekty świadczące o y, różnego rodzaju relacjach człowiek-natura. Więc będziemy pokazywać zielniki, będziemy pokazywać e, książki, które e, zawierają recepty zdrowotne, które zawierają opisy e, roślin, ale też właśnie opisy założenia ogrodowe, też opisy ogrodów botanicznych i ilustracje, przepiękne, ogromne książki. Ale też na przykład instrukcje picia kawy, bo nie byłoby kawy bez natury, tak? nie byłoby alkoholu bez natury, ponieważ palenie wódek to już było znane dawno, dawno temu, tak? więc herbata to to wszystko dokumenty życia społecznego, przepiękne pocztówki, przepiękne karteczki. Bileciki tak, z motywami kwiatowymi. I to wszystko zachowywaliśmy, bo chcieliśmy to mieć przy sobie, blisko. Przepiękne oprawy książkowe z, z kwiatami, z motywami roślinnymi. Więc zawsze chcieliśmy mieć tę naturę blisko siebie. I my chcielibyśmy przypomnieć o tym w czasie Nocy Muzeów. No to jeszcze zapytam w takim razie, co znajdziemy w trakcie Nocy Muzeów w gabinecie zbiorów z XIX wieku. Dziewiętnaste stulecie to niekoniecznie kojarzy naturalnie. Tak? Pozytwistycznie pary, żelaza, elektryczności, tak. I mogłoby się wydawać, że niekoniecznie był naturalnie, a wręcz przeciwnie. I wbrew pozorom jedno z drugim, z drugim się wiąże. Wiek XIX ze swoim rozwojem techniki pozwala na rozwój nauki. Nasz, nasz pokaz będzie się nazywał Biblioteka Botanika. To jest tytuł wczesnego dzieła, Usza. jeszcze, oczywiście. Zdecydowanie przed XIX wiecznego, natomiast ta systematyka inusza, jak wiadomo, jest, jest podstawą systematycznej botaniki w XIX wieku na pewno całkowicie bezdyskusyjnie, a, a to dzieło o, o Biblioteka Botanika, które jest rodzajem takiej i historii botaniki, i bibliografii botanicznej, daje nam tytuł dlatego, że, że pokażemy właśnie bardzo dużą liczbę obiektów, które pokazują które przedstawią, zaprezentują rozwój botaniki jako nauki ale także popularyzację wiedzy przyrodniczej botanicznej. Ja mówiłam wcześniej o tym, że zbiory BUW, zwłaszcza te XIX-wieczne są bardzo ewidentnie związane z historią uniwersytetu i fakt, że na Uniwersytecie Warszawskim od samego początku mamy do czynienia z profesjonalnym wykładem botaniki oraz pracą naukową na tym polu, również pracą Pracą taką badawczą, związaną z obecnością przy Uniwersytecie Ogrodu Botanicznego. Podczas naszego pokazu zaprezentujemy, zaprezentujemy podręczniki, opracowania naukowe dotyczące tych tematów, związane właśnie z, z nauczaniem botaniki na, uni na Uniwersytecie i z dziejami ogrodu botanicznego. Ten pokaz XIX wieczny zostanie wzbogacony też jednym obiektem z gabinetu zbiorów kartograficznych planem Ogrodu Botanicznego z 1824 roku, dookoła którego też znajdą się publikacje z naszego gabinetu. To się może trochę nudne wydawać podręczniki, prawda, plany, natomiast nudne absolutnie nie jest, bo rozwój, rozwój technik graficzny, rozwój techniki XIX-wieczny był związany również z rozwojem technik graficznych i produkcji książki. Zapraszam Państwa serdecznie na, na, na ten pokaz także, żeby zobaczyć, jak barwne ilustracje mogły powstać w wieku XIX, w pierwszej połowie wieku, wieku XIX, jak przepięknie ilustrowane są, są atlasy botaniczne z tego czasu. I to połączenie tej precyzji technicznej, nowych możliwości technicznych z precyzją naukową, tej nowej dyscypliny intelektualnej nauki XIX wiecznej, to coś, coś bardzo ważnego. Równocześnie XIX XIX wiek to jest taki czas tego naszego społecznikowskiego, pani wcześniej wspomniała o pozytywizmie, tak, nerwu popularyzatorskiego w końcu wieku bardzo silnej działalności społeczno-oświatowej na rzecz popularyzacji oświaty i tutaj popularyzacja nauk przyrodniczych, działań różnych związanych z, z tworzeniem zielników, zbieraniem roślin, ale także zbieraniem roślin na użytek medycyny, na przykład takie odzwierciedlenie takich Takich tendencji też zobaczymy. I ostatnie zdanie. To też jest moment, w którym ta wiedza botaniczna, precyzyjna wiedza botaniczna zaczyna oddziaływać na estetykę książki. I zwłaszcza w końcu wieku, na przełomie XIX i XX wieku, w nurcie rozwoju tak zwanej pięknej książki, która, która przyjęła estetykę Art Nouveau, te. Dekoracje floralne, ornamentyka związana z roślinami, co kojarzymy przede wszystkim z postacią Stanisława Wyspiańskiego, nie tylko właśnie tak, malarza czy twórcy witraży, ale także człowieka, ilustratora książek i wydawcy własnych książek, to też będziemy mogli zobaczyć na, na naszym pokazie, jaki miał efekt. Jeszcze dosłownie jedno zdanie, bo my tutaj o rycinach, o prawach i ilustracjach przedstawiających ogrody, ale oczywiście ogród będzie też otwarty na dachu, wielka gradka, całą noc do pierwszej, więc pięknie oświetlony, no to to, no to... zdarza się bardzo rzadko, Dokładnie. więc zapraszamy na nocne, na nocne spacery po ogrodzie buwowskim na dachu naszym. To wszystko w sobotę, za tydzień, z nocy z 14 na 15 maja. Noc muzeum w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Czy pamiętają Państwo, o której startujemy? O 19. O 19. Także już od 19 zapraszamy na spotkanie ze zbiorami specjalnymi. A ze mną w studiu byli dr Marta Kacprzak, pani Martyna Osuch i pan Przemysław Wątroba. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.